miałem iść w górę rzeki i zacząć sobie schodzić łowiąc, ale z daleka jak się przybierałem w spodnie buty, zobaczyłem jakieś 100 metrów w dół rzeki atak bolenia. Znaczy, tak myślę, że to był boleń. Zobaczyłem, że jakiś atak był na powierzchni. Teraz jak idę, widziałem drugi raz, więc zacznę od miejscówki w dole rzeki i później pójdę w górę, będę schodził. Aha, witam z Narwi. Generalnie wychodzi na to, że na Narwi jest podobnie jak na Wiśle. Cisza na wodzie, nic się nie dzieje. No, widziałem te dwa ataki na samym początku i nic więcej. Drobnicy sporo przy brzegach, przy tych trawkach takich zalanych, ale cisza. Są na Narwi takie miejsca na drugim brzegu. Jest taka fajna stara tama. Ja tam nigdy nie dojechałem, bo nie zadałem sobie trudu, żeby popatrzeć na mapy, jak tam dojechać, ale z tego brzegu zawsze widziałem, tam zawsze rapy chodziły, zawsze. Mam dwóch czy trzech znajomych, którzy tam łowią i sporo ryb tam wyjmują, a teraz jest cisza. Przez godzinę nie widziałem tam żadnego ataku. No nic, pójdę jeszcze w dół. Tam daleko nigdy nie byłem, więc tak naprawdę będę odkrywał z wami te miejscówki. Pójdę w dół, nie wiem, z kilometr, dwa, i jak nic się nie wydarzy, to zmieniamy rzekę. No na Bugu też szału nie było. Nic się nie wydarzyło. A nie, przepraszam. Miałem branie. Pod samymi nogami, tuż pod szczytówką, strzelił mi bolek. Taki ze 30 cm. Chwilę pochlapał i zaraz spadł. Widziałem też dwa czy trzy ataki trochę większej ryby. Myślę, taka 60. Ale nie chciała uderzyć. I w ogóle dziwna woda była na Bugu, bo była taka bardziej mętna niż na Wiśle. Wisła ma to do siebie, że niesie mnóstwo iłów, no płynie przez takie tereny, tak? Więc ta woda jest zawsze trącona, mniej lub bardziej, ale jest taka no brudna. Piachy, gliny, iły. Bug przeważnie jest czystszy, a tymczasem ten Bug był właśnie taki trącony i nie wiem, coś śmierdziało mi nad tym Bugiem, jakąś starą, zdechłą rybą. Więc trochę porzucałem i stwierdziłem, że jadę na moje miejsce na ziemi, czyli nad Wisłę. Generalnie teren robi się coraz trudniejszy, ale jak to się mówi, gdzie diabeł nie może, tam wędkarza pośle. Ojku. Tam, gdzie nie ma ludzi, tam jest większa szansa na rybę. Ale tu się chyba tak władowałem, że nie dość, że nie ma szansy na rybę, to nie ma szansy rzucić nawet. No, ciekawe, czy ja tam przejdę, tamtędy, czy będę musiał wracać. A powrót jest pod górkę, stromą, z pokrzywami. Może się nie udać. No więc nie da się przejść, muszę wrócić. Na szczęście tylko 50 metrów jest wyjście. A tutaj są te skarpy tak strome, że nie ma szansy, a w dodatku na górze są pokrzywy. I okazało się, że moje spodnie, które byłem przekonany, że mnie ochronią przed pokrzywami, nie zdały egzaminu. No ale dobra, wracamy. Spróbuję wyjść na górę i szukać kolejnego miejsca. Jezu, prawie jak na tym bagnie się upocę. No dobra, na górę wylazłem, tylko co dalej? Tu nie ma żadnej ścieżki. Aha, pokrzywy. Jakieś robale, a nie, jest ścieżka. No dobra, szukamy kolejnego wejścia nad wodę. Są takie strome burty i tworzą się zatoczki. Wszędzie są powalone drzewa, ale tam, gdzie da się wejść i rzucić, no to jest szansa na rybę, bo mało osób tu chodzi. Zresztą no widzicie, jaki jest teren. Nie ma co się dziwić.
No jest pięknie, dziko. Może tu spróbuję. Zobaczmy, czy jest tam szansa w ogóle dojść do wody. Zejść w miarę łatwo, a wyjść... A wyjść zobaczymy. O kurde. Ups. Wreszcie, po wielu bojach. Rybka niewielka. Jeszcze takie 60 plus. Zapadam się trochę, już jestem chyba po kostki w wodzie, więc leć. No i okazuje się, że z tą Wisłą to był jednak dobry strzał. Niepotrzebnie leciałem ponad 100 km nad narew. Później po drodze, w drodze powrotnej trochę przez Bug. Trzeba było od razu zacząć od Wisły. No dobra, łowimy dalej. Przede mną taka długa, dzika burta. Nie wiem, ile mi się uda dojść, bo podejrzewam, że pokrzywy są już olbrzymie, a jestem w krótkim rękawku, więc zobaczymy. Będę szedł tak długo w dół rzeki, aż nie spuchnę. Świetnie. Nie. No nie przejdę ten. Może tutaj. Dobra, jest jakaś ścieżka. W takich miejscach wcale daleko nie trzeba rzucać, bo nurt idzie blisko, tylko te drzewa troszkę odbijają nurt. Często robią się takie klatki pomiędzy tymi powalonymi drzewami. Klatki z taką spokojniejszą wodą. No i wystarczy przerzucić za szczyt tych leżących drzew czy gałęzi. Siedzi, ale pięknie. Przykotłowa. Właśnie chciałem powiedzieć, że wystarczy przerzucić i blisko sobie poprowadzić. No, ten lepszy. Ten lepszy, ale na jednym grocie. Chodź. No. Ten troszkę lepszy. Ale przykotłował. Właśnie chciałem powiedzieć, że wystarczy przerzucić przez ten nurt, wprowadzić w spokojniejszą wodę i w tych klatkach są uklejki. A tam, gdzie uklejki, tam bolenie. Ha. No, ten już całkiem przystojny. Widać, że po tarle te ryby jeszcze nie są w świetnej kondycji. To tarło musiało być opóźnione. No ale jest całkiem fajnie. Po co to było lecieć na tą narew, na Bug? Chociaż, kurde, całkiem niezły dzień na tej Wiśle. Może coś się w końcu ruszy, bo drugi wyjęty w ciągu godziny. Jeszcze dwa brania. I jeszcze jeden spad na Bugu. Dobra, wypuszczę go. No i w takiej scenerii jest najpiękniej. Dobra, kończąc myśl.
tutaj przy tych powalonych drzewach robią się takie klatki i te drzewa trochę odpychają nurt od brzegu. I między nimi robią się te klatki, z taką spokojniejszą wodą tu się właśnie gromadzą uklejki. No i te bolki często wypadają spod tych drzew albo z głównego nurtu w te klatki, w te uklejki atakują i uciekają. Więc nie trzeba daleko rzucać, wystarczy lekki woblerek przerzucić szczyt drzew i po cichutku sobie go wprowadzić na spokojniejszą wodę. No i tak naprawdę możliwe łowienie jest tylko z brzegu w ten sposób, bo z łódki czy z pontonu za każdym razem praktycznie jak próbowałem kończyło się rzucaniem po drzewach, zaczepami, płoszeniem tych ryb. No tylko, że teren jest bardzo ciężki do łażenia. Łatwiej byłoby pływać, ale wtedy ciężej złowić rybę. No dobra, rzucę jeszcze parę razy tutaj, ale myślę, że już ten bolek nahałasował na tyle, że nic więcej nie będzie. Tu gdzieś uderzył już blisko brzegu, ale frajda. No jest coraz gorzej. Zaczynam trochę żałować, że te spodnie buty zdjąłem, chociażbym się w nich upocił. Jest upalnie i tutaj w tych drzewach to w ogóle nie czuć, że wiatr wieje. Nie wiem, czy przejdę. Nie wiem, czy nie będę musiał zmienić miejscówki, bo istne Jumanji, no już naprawdę nie ma jak tędy przełazić. Spróbuję jeszcze tu, ale kawałek, ale boję się, że nie przejdę. No to jest nadwiślańska dżungla. A jaka dżungla, taki Tarzan. Ups. Teraz Tarzan glebę zaliczy, gębą w pokrzywy i będzie Tarzan. Człowiek w takiej dziczy zaczyna gadać sam do siebie. No i znowu tutaj nie ma jak rzucić. Chociaż tam za tym drzewem jakieś zwierzątko uciekło. Tam za tym drzewem może by się dało, tylko czy da się wyjść później? O! Widzę następnego grzyba. Niesamowite. To jest chyba żagwiak łuskowaty, czy jakoś tak się nazywa. Nie wiem, czy widzicie, jest tu jeden, tam drugi. No dobra, spróbuję po niego zejść, zobaczyć. No i może rzucić. Naprawdę nie ma jak zejść, ale spróbuję. Chociażby dlatego, żeby wam tego grzyba pokazać. Chociaż i tak go nie będę brał, bo niech sobie rośnie. Nie, no nie, to nie jest mądre, co ja robię, ale... Ale spróbuję, no co. Oj. A, pokrzywy. Dobra, zlazłem. Tak, zlazłem, tylko nie przelazłem jeszcze. Dobra, udało się jakoś. No. Ale przynajmniej tam jest jak rzucić. Z czym jest coś oblazło? No dobra, zszedłem. Piękne są te grzyby. Zobaczcie, nigdy ich nie zbierałem. No i dzisiaj chyba nie będę targał ze sobą, bo po tych chaszczach to co ja z nimi zrobię. To się chyba nazywa, jeśli dobrze pamiętam, żagwiak łuskowaty, a kiedyś to się nazywało żagiew. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Tu jest trzeci. I tu jeszcze taki bambarylarz wielki. Podwójny. Piękny grzyb. Podobno średnio smaczny. Dlatego niech sobie rośnie. Aha, bo się parę osób pytało po tym filmie z bagna, jak po tym żółciaku żyje. Przeżyłem, nic mi nie jest. W smaku podobny do... najbardziej do tofu. Niektórzy mówią, że do kurczaka.
nie wiem, pierwszy raz jadłem. Szału chyba nie robił, ale jako eksperyment kulinarny polecam. No dobra, porzucajmy. O Jezu. Zaraz ja wpadnę do tej wody. Żadnej aktywności ryb nie widać na powierzchni wody. Nic tutaj nie ma. Na tym bugu to przynajmniej coś chlapało, ale nie ma tu żadnej aktywności, no ale drobniczkę widzę co jakiś czas, coś tam oczkuje. Więc myślę, że te bolki są troszkę głębiej, ale nie chcę tu łowić niczym głębiej schodzącym, bo no sami widzicie jaki tu jest teren. On rwał i rwał. A trochę szkoda boleniowych killerów. Było branie. Ale krótki strzał taki. Się przestraszyłem. No bolek albo klenie. Ale raczej boleń. Natomiast nic na powierzchni nawet nie zawirowało. To raczej nie była jakaś duża ryba, no ale się przestraszyłem. No co to było? Drugi raz, tylko teraz trochę dalej. No kurka. No mam nadzieję, że nie jakiś szczupacz. Ale to takie miejsce, że no, teoretycznie tu wolniejsza woda, więc no, mam nadzieję, że nie szczupak. No bo boleń nie powtórzy. Co to było? No i nastąpiła mała zmiana planów. Ponieważ zrobiłem zdjęcia tego grzyba, wysłałem do kolegi z pytaniem, czy to na pewno żagwiak, bo moja wiedza o tego typu grzybach, takich nietypowych, to wywodzi się z internetu i z YouTube'a. No i on powiedział, że tak, jak najbardziej, pyszny grzyb. Ja mówię, no jak, ja słyszałem, że właśnie słaby. On mówi, człowieku, pyszny grzyb, flaczki. Także zmiana planów, powiedziałem, że go zostawię, ale skoro już tu wlazłem, ryby nie złowiłem, chociaż o dziwo, miałem jakieś dwa stuknięcia. No to wieczorem będą flaczki z żagwiaka. Trochę to dziwne, bo tak jak ryb raczej do domu nie zabieram, tak ostatnio za każdym razem wracam z łupem. Tylko że grzybowym. Dwie wyprawy, dwa grzyby. Jezu, jakie to twarde. Dwie wyprawy, dwa grzyby. Ponoć te trzonki są właśnie twarde, łykowate i można je zostawić. Natomiast warto zebrać kapelusze. Ale ładnie pachnie, ojejku. Przedziwny zapach, słuchajcie. Nie grzybowy, taki dziwny, słodkawy jakiś. Grzyb miękki, ponoć będzie idealny. No dobra, jakieś takie... Ostatnio mi się robią te wyprawy na ryby łupieszczo-grabieszcze. Zawsze z czymś wracam. Na szczęście nie z rybą. Lepiej wziąć grzyba niż rybę. Myślałem, że on taki kapciowaty będzie, a to twardy jak cholera. O. Piękny grzybas. Ups. Ale będzie wyżerka. Jeszcze chwilę porzucam. Zrobię kawałek brzegu i chyba będę spadał, bo do samochodu, bo z tym grzybem łazić po tych krzaczorach skubanie za 2 kilo waży. Cięższy niż te bolenie. Nie no, ale super dzień, ja tak naprawdę jechałem wykorzystać okienko pogodowe, bo wczoraj wichura, przedwczoraj to jakiś Armagedon, jutro znowu ma wiać, a dzisiaj lekki wiaterek i słoneczko, idealna pogoda na majowe bolenie. Ale jechałem, szczerze mówiąc, tak bez przekonania. No co, jak widać zawsze trzeba walczyć nad wodą, a nie w chałupie, jak jest dzień wolny. Jeszcze jedna sprawa, bo bym zapomniał, a to w sumie bardzo istotne. Muszę wam strasznie, strasznie serdecznie podziękować. Chodzi mi o poprzedni film, o ten film o bagnie.
Nie spodziewałem się, że jego odbiór będzie tak pozytywny. Dostałem masę miłych, pozytywnych komentarzy. Nie ukrywam, że jestem trochę zaskoczony, bo zawsze mi się wydawało, że film wędkarski to polega na tym, żeby były w nim ryby. A tymczasem, okej, była przygoda, był piękny klimat, ale ryba była tylko jedna i to w dodatku ten szczupaczek taki, powiedzmy, średnich rozmiarów. A tymczasem okazało się, że film wam się bardzo spodobał, więc strasznie mi miło, bardzo wam dziękuję. No i tak naprawdę, idąc za ciosem, ten dzisiejszy film to jest chyba właśnie trochę kontynuacja tego bagna, bo przeważnie nie nagrywałem swoich wycieczek nad wodę, rzadko kiedy, przeważnie to były jakieś takie materiały bardziej merytoryczne, a nie same wyprawy, a tymczasem się okazało, że to wam się spodobało, także bardzo wam jeszcze raz dziękuję i no i ten dzisiejszy film to jest właśnie pokłosie waszych miłych komentarzy i mojego zaskoczenia.